Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki. I rzekł: prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. W naszej podróży za Jezusem wracamy do jerozolimskiej świątyni. Tam spotykamy dziś ubogą wdowę, która składa ofiarę ze wszystkiego, co posiada. To bardzo ryzykowny krok z jej strony. W kulturze, w której utrzymanie rodziny spadało na barki męża, stan wdowieństwa był najtrudniejszym doświadczeniem. Kobieta sama nie mogła podjąć pracy zarobkowej. Zdana była jedynie na łaskę lub niełaskę sąsiadów. Takie kobiety, jeśli nie miały dorosłego syna, który zapewniał im byt, najczęściej były skazane na żebractwo lub nawet prostytucję. Nie wiemy, z jakiego źródła pochodziły te dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Być może był to ostatni grosz, jaki jej został, zarobiony jeszcze przez jej męża. Teraz nie ma już nic. Wrzucając te ostatnie pieniądze do skarbony świątyni, wyraża wiarę, że jej życie jest w rękach Boga i On się o nią zatroszczy. Oddając wszystko, co posiada na swoje utrzymanie, potwierdziła, że od tej chwili całe jej życie należy do Boga. Ubóstwo, podobnie jak celibat, jest znakiem profetycznym zapowiadającym nadejście Królestwa Bożego. W niebiańskim Jeruzalem nie będziemy pracować ani zarabiać pieniędzy, nie będziemy zabiegać o jedzenie i picie, ani troszczyć się o ciało lub ubranie. Prawdziwe ubóstwo ma zbliżyć nas i upodobnić nas do Boga. Dlatego tak ważna w Kościele Apostolskim była rola wdów. Dzisiaj tę rolę przejęły zakony kontemplacyjne. Nie zapominajmy o tych, którzy wspierają nas swoją modlitwą i duchową ofiarą.